Niezwłocznie po rejestracji, zazwyczaj na pierwszym spotkaniu z doradcą klienta, urzędnik ustala profil pomocy bezrobotnego. Profil jest ustalany na podstawie odpowiedzi bezrobotnego na pytania, których lista jest dostępna tylko pracownikom urzędu. W zależności od odpowiedzi osoba bezrobotna może mieć ustalony pierwszy, drugi lub trzeci profil pomocy. W ramach poszczególnych profili zostały przewidziane poszczególne formy wsparcia. Osoby posiadające pierwszy profil pomocy są najbardziej aktywne zawodowo, więc nie potrzebują dużego wsparcia. Drugi profil pomocy został przewidziany dla osób, które potrzebują trochę większego wsparcia. Osoby znajdujące się w trzecim profilu to te, które mają największy problem ze znalezieniem zatrudnienia. Zwykle są to osoby długotrwale bezrobotne. A jakie formy wsparcia są uwzględnione w poszczególnych profilach pomocy? O tym w następnym odcinku.